A kuku. Kolejny pogadulec z serii Baba i Chłop. Tak na szpontanie leca. Spacer po mieście. Boże. To dopiero jest, kurde, impreza. Wiecie, słoneczny dzień. Parno, duszno. Jedna ze stron wpadła na pomysł. Musimy wyjść na miasto. Która to strona była? To możecie się domyśleć. No na pewno nie chłop. Bo jak jest parno i duszno, to chłop, kurde, uciekł gdzieś do dziury, gdzie jest wilgotno, chłodno i bogato. Łapie flaszka i odpoczywo. Ale kobita nie. Baba w taki dzień to dopiero wpadła na ciekawe pomysły. No popatrz, jak jest słonecznie. Musimy się pokazać. Sąsiedzi nas dawno nie widzieli razem. Chłop już, tak jakby mu kurde noga na budowie urwało. Ledwie żywy. Do świętego spokoju idzie. On już wie, co go czeka. Na tym spacerze tak zwanym. Ale idzie. Do świętego spokoju. Bo nie daj Boże się nie zgodzi. To przyjdą chłodne dni, to nie będzie się miał do czego przytulić. Bo ona ucieknie. Do innego pokoju. Teraz tak. Ona już tam tydzień przed tym to miała zaplanowane. Wskakuje w jakieś tam kurde sukienki, duperelki, kapelusiki, fikimiki, różne tam kurde wstążeczki. Włosy zrobione, pomalowano kurde u góry i na dole. I ona wychodzi. Facet kurde w ciuchach normalnych. Tak kurde wstał rano. Wyskakuje, a ona go widzi. No, ty chyba tak ze mną nie chcesz wyjść. A on, a czemu nie? A ona do niego, a może założyłbyś jakąś koszulę? A on już siebie widzi w tej jasnej koszuli, bo ona by chciała, żeby jasno koszula, wiecie co. A on już siebie widzi spoconego, tu kurde, całe takie, wiecie, te plamy pod pachami. Jak się poci w tej koszuli. I jeszcze najlepiej, żeby, wiecie, żeby krawat założył, to wtedy. To ona tak przedstawi go sąsiadom i wszystkim, jakby szła z dyrektorem, albo co najmniej z ministrem, nie? Wiecie, to całkiem inaczej. A tam po tych balkonach te wszystkie sąsiadki i tego, patrzcie, patrzcie. Idą, idą na spacer. Idą. A? O to jej chodzi, nie? A ten chłop, kurde, wykopał z szafy tam na dole, gdzieś pomiędzy skarpetkami, kurde, jakoś koszula. Rozkłodą ją. To będzie dobro. Skakuje do niej. Ubiera się jakoś. No ty chyba tak nie chcesz ze mną wyjść. Przy największych staraniach wykopał jakoś, kurde, różową koszulę z komunii. Krawat założył, kurde, nie z tej epoki. Idą, wyszli. Idą, cisną mnie. Cisną, cisną. On już czuje, jak mu kapie to wszystko, kurde, ten pot. Najlepiej takie z krótkim rękawkiem, jeszcze takim założonym tu. A potem, kurde, kapie mu z tego rękawka, już mu cieknie mu już po ręce ten pot, nie? On już czuje, jakby pływał, jakby na pływalnia poszli, na kąpielisko. I tu się zaczyna moment, bo oni nie poszli gdzieś, kurde, na pola, do lasu czy coś takiego, nie? Oni poszli do miasta, do centrum.
a tam wali starymi frytkami, tu wali starym olejem, tam ktoś, kurde, lody, kurde, mu spadły, capi, kurde, jak pierun, ale oni spacerują. Spacerują w wielkim mieście. Piękna sprawa. I pech chciał, że to nie było tak, że wszystko było pozamykane. I jednak sklepy są otwarte. A on już wiedział, co go czeka. Że ona potrzebuje wielbłąda po prostu, żeby niósł ten towar, który ona ma zamiar zakupić. Bo ona na spontanie przeleci te wszystkie sklepy. I teraz tak. Najpierw się zaczyna przy kabinie, przy przebieralni. Wbili się tam do pierwszego sklepu. Ona bierze najmniejsze dżinsy, tylko jakie kurde były. Takie na dzieciaka. Bierę je, kurde, najlepiej 2-3 pary. I choć zobaczysz, jak na mnie leżą, nie? Przecież ten chłop już widzi, że ona się do tego w życiu nie zmieści. Że no nie ma szans. Idzie z nią, jest cicho, nic nie goda. No i jak ci się podobam? Wlazła, wcisła się, kurde, do tego na chamca. Pół godziny syczała tam, kurde, w tej kabinie. Wyskakuje, ten wiecie, to przeważnie taki forhang jest taki, kurde, otwiera i się pokazuje. A ten chłop nie wie, co mu powiedzieć. On widzi, że jej to nie pasuje, że ledwie się do tego wcisła. Jak się schyli, to pęknie. Teraz, kurde, chłop ma problem. Jak on jej powie, wiesz, może by numer większy, to ona już ma, kurde, ciśnienie. Ona mu zaraz wyskoczy. A co ja tak zgrubłam? Albo coś tego, wiecie, o co chodzi. Jak jej zaś nic nie powie, a przyjdą do domu, a ona się schyli, jej to na dupie pęknie, bo pęknie na 100%, to zaś w domu opierdol dostanie. I ten chłop nie wie, co ma zrobić. Już nie dość, że się wpakował na ten spacer tak zwany, to on już wie dawno, jakie potem następne będą kroki tego wszystkiego, tego, kurde, eksperymentu. No dobra, w końcu coś tamtego, jak powiedział jej, że wiesz co, a może inny kolor, bo to też jest dobry pomysł. A może inny kolor, wiecie, on liczy, facet się liczy na to, że w innym kolorze będą tylko te większe rozmiary, że ona się wciśnie do innego i to jakoś tak przejdzie ten numer, nie? Nie daj Boże, jak są, kurde, we wszystkich kolorach, ten są, kurde, rozmiar, a ona się tylko pakuje do tego maluczkiego takiego. W niektórych sklepach już zrobili takie ławki, żeby się ten chłop mógł odpocząć, bo on tam, kurde, stoł, wiecie, przy tej kabinie i już go zaczęły nogi boleć. Niektórzy to tam padali, musiało pogotowie przyjechać. W każdym bądź razie, jak wyszli z tego sklepu, chłop wie, że ona w tym i tak nie będzie chodzić. A jak to ubierę w domu i to pęknie, to już i tak po ptokach. To już ten chłop to dawno wie. Ale on jej tego nie powie. Bo jak on jej to powie, to ona będzie robić cyrkus. A cyrkus to chłop nie chce. Ale to nic. Ten chłop już niesie ten towar, który ona kupiła. Bo ona teraz już ma zajęto głowa wskoczeniem do następnego sklepu. Jeszcze trzeba kupić jakiś but. Jezus Maria, to dopiero jest cyrkus. But to jeszcze but. Ale ten chłop wie, że ona tych butów, co ona teraz kupi, ma pół szafy. I tak w tym nie chodzi, bo to za ciasne jest. Albo niewygodne, albo za ciasne, albo odciski, albo halusy, czy haluny, czy pierol, wie jak one się tak krzywe paluchy, jej kurde gniecą ją, albo różne cuda na kij. Ona w tym bucie nie będzie chodzić, ale ona go musi kupić. Musi. A nie daj Boże, człowieku, zwrócisz jej uwagę. Boże, co się to może wszystko z tego dziać? Po tym
kupiłem jakieś tam buty w przedziale dla dzieci. Cisną, kurde. Wyleźli z tego sklepu, ten facet już spocony, już mu kapie grubo spod rękawów, koszula, tu już mu fleki, aż tu, kurde, aż mu już, kurde, wiecie, mokra podkoszulka, tu już wszystko widać, tu już wszystko już wyłazi. Sklep z taszkami jeszcze jest po drodze. Wbijają. Cisną grubo do tego sklepu z taszkami, bo jeszcze trzeba taszka i to musi pasownie być dokupione, żeby to kolorystycznie i formą i pieron wie czym jeszcze pasowało do tych butów, które ona i tak nie będzie nosić. I do tych kurde gaciów, czy tam obojętnie co kupiła na góra, która do tego też nie wlezie. Mało ważne. Chłop starał się być cool. Nic nie godę. Wbijają potaszki. Ona ładuje te, kurde, wiecie, te podługowate, takie te paski, kurde. O, ta albo tylko taka podręczna. Wiecie, i to ta kotasza jeszcze, ona jest niby tak jest mało, ale tak jest tako grubo, że on sobie tak myśli, no, Hilti by tam wlazła. Ta, wiecie, do kucia, tako tako, spoko. Jak ona ją wyrzuci, to ją Hilti by dawniej trzymać. Byle nie kupi różowo, bo na budowach wcisna z taką, kurde, to koszmar. To mnie wyśmieją. No i to chłop już, kurde, wiecie, myśli. Ewentualnie jak ze skóry kupi bogato, to się uszczelki zrobi albo coś z tej taszki. Bo ona tej taszki nie będzie nosić. Bo ta taszka jest tak niepraktyczna. I ten ubiór nie będzie nosić, który przed chwilą kupiła. No ale musi być. Bo ona chce, że jak oni wrócą, to te sąsiadki na balkonach, one muszą widzieć. Patrzcie, ile towaru nakupili, jakie bogactwo. Wiecie, chłop idzie, ledwie patrzy, kurde, przez te skrzynki zawalone to wszystko. Tu, kurde, już mu mokro pod koszulka, tu mu kapie, kurde, tego. W spodniach to już mu mokro i miał całkiem mokry, zajechany, kurde, aż mu się włosy kleją, kurde, na łydkach. Ale wbijają mnie. To jeszcze nie koniec. Bo potem dopiero w domu zaczyna się przymierzanie. Ale to już jest temat na następny odcinek.